Chcecie wiedzieć, jak dołączyć na serwer Hypixel? Nic prostszego. Wchodzimy do opisu filmu, kopiujemy IP, które znajduje się w owym opisie. Odpalamy Minecrafta między wersjami 1.8 a 1.16.4. Wchodzimy w zakładkę Tryb Wieloosobowy, Dodaj Serwer. Tutaj, gdzie pisze adres serwera, wklejamy IP, następnie Dodaj Serwer, klikamy Dołącz i jesteśmy na Hypixelu. Jeżeli to wszystko, czego chcieliście się dowiedzieć, to cieszę się, że pomogłem, ale jeżeli jesteście zagubieni i chcielibyście się dowiedzieć coś więcej, co tu można robić, to zostańcie chwilę, chętnie pomogę. Pierwszą rzeczą, którą zalecam od razu po wejściu na serwer, to najeżdżamy na ten owy zielony barnik, klikamy go prawym przyciskiem, tym samym wszyscy widzialni gracze staną się niewidzialni, nie będziemy mieli zajętego lobby i będziemy wszystko bardzo ładnie i wyraźnie widzieć. Kolejną rzeczą, którą warto zrobić, jest wejść w naszą główkę na pasku inwentarza. Następnie możemy poprzyglądać osiągnięcia i inne tego typu rzeczy. Mamy ustawienia, a pod ustawieniami mamy ustawienia języka. Więc jeżeli nasz angielski nie jest najlepszy, to dla niektórych trybów gry możemy sobie ustawić język polski. Kolejną przydatną rzeczą w lobby jest The Holiday Man albo The Delivery Man, w momencie kiedy nie mamy świąt. Dostarcza on nam dzienne bonusy, tygodniowe bonusy, miesięczne i tym podobne. Tutaj mamy dostępny dzienny bonus, który w momencie kiedy go klikniemy przekierowuje nas na stronę Hypixela. Musimy kliknąć tak. Wyświetli się nam 30 sekundowa reklama Hypixela, którą możemy pominąć jeżeli mamy rangę. Następnie zacznie nam się trochę chaotycznie otwierać skrzynka, z której otrzymamy 3 nagrody, 3 karty różnej rzadkości. I będziemy mogli sobie wybrać nagrodę do specyficznej gry albo jakąś ogólną nagrodę na Hypixel. Kolejnym typem nagrody jest po prostu dzienna nagroda. Klikamy, otrzymujemy doświadczenie oraz pieniądze. No dobrze, Ryk, super, wiem teraz jak wszystko tu działa, ale czy mogę się dowiedzieć czegoś o grach? Jak najbardziej. Przechodzimy teraz do gier na Hypixelu. Na wybranie gier mamy dwa sposoby. Albo podchodzimy do odpowiedniego ludzika, który odpowiada za grę. Albo, wiele szybszy i łatwiejszy sposób, klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz kompas, i tu znajdziemy wszystkie gry dostępne na Hypixelu. Pierwszym trybem, który omówię, i będzie on podobny w miarę do innych trybów, jest Blitz Survival Games. Zamysł jest prosty. Jest to niczym Hunger Games. Zaczynamy, biegniemy, na środku są skrzynki z materiałami, broń i jedzeniem, następnie uciekamy. Ale tutaj mamy pewne dodatkowe zmiany, gdyż mamy do wyboru kity, które możemy ulepszać za pieniądze, które zdobędziemy za granie, mamy startowe bonusy, które nam mogą nas na przykład przyspieszyć, dać nam ochronę na obrażenia i tym podobne. Oraz gwiazda Blitz, od którego pochodzi nazwa Blitz Survival Games. Jest to gwiazda, która znajdzie się w losowej skrzynce po pewnym czasie gry, która da nam potężne bonusy, które nam mogą ułatwić wygraną. Jeden gracz ją zdobywa, tym samym ten jeden gracz ma większą szansę na wygranie. Moim oryginalnym planem było do wszystkich trybów PvP i innych nagrać krótką scenkę, jak właśnie robię coś w grze czy pokonuje przeciwników. Ale po tym, jak po godzinie próbowania w Blicez G, chociaż blisko wygranej, albo chociaż zdobycia dwóch zabójstw, to wydaje mi się, że niestety będę się musiał poddać. Oto było moje pierwsze, no i jakby to powiedzieć, ostatnie zabójstwo, bo reszta nie poszła tak dobrze. Po tej demonstracji zapewne domyślacie się, że nie jestem ani fanem, ani mistrzem trybów PvP. Ale jakże, że inne tryby PvP są dość podobne do Blitz Survival Games, będziemy je mogli szybko opisać. Skywars, połączenie Survival Games oraz Skyblocka. Mamy tu bardzo wiele trybów i przede wszystkim rankingowy, który jest bardzo konkurencyjny. Standardowe ulepszenie oraz studnia dusz, gdzie zbieramy specjalne nagrody za wygrywanie gier. Kilkanaście wysp. Kilkunastu graczy, zaczynamy na małej wyspie ze skrzynkami i materiałami. Na środku wyspa z super ekwipunkiem, ostatni żywy wygrywa. Podobało wam się Skywars? To co powiecie na jeden z najpopularniejszych trybów na Hypixelu? Wyobraźcie sobie Skywars, tylko jest to drużynowe, musicie bronić swoich łóżek i zbierać materiały, by ulepszać swoje szanse na wygraną. zniszczyć łóżka przeciwników i przeciwnicy już nigdy nie wrócą do życia. Smash Heroes, walki na arenie, ale z ciekawym zwrotem akcji. Możemy się wdzielić wielu różnych bohaterów i dzięki temu musimy pokonać naszych przeciwników. The Pit. Nudzą cię te wszystkie tryby, gdzie musisz wchodzić do kolejek, czekać na innych graczy. Nie ma tego problemu tutaj. Wskakujesz do dziury, bijesz się ze wszystkimi i zdobywasz ekwipunek z martwych ciał Twoich przeciwników. Chcecie udowodnić znajomemu, że jesteście o wiele lepsi w ucznictwie albo chcecie zniszczyć losowych ludzi online? Tryb Duels 1 na 1 jest dla was. Warlords tryb zdobądź flagę, ale z postaciami z fantazy RPG mniej więcej jak Paladyn, Mag, Wojownik czy Szaman. Tryb Walls. Gracze oddzieleni ścianą, nie można przejść i pokonać drugiej drużyny, póki ściany nie opadną, musimy bronić naszego widera i zbieramy materiały i po dłuższym czasie robimy gigantyczną bitwę z przeciwnikami. U.H.C. Ultra Hardcore Champions, najtrudniejszy tryb dla bardzo zaawansowanych graczy, z setkami niestandardowych craftingów, tylko i wyłącznie w tym trybie gry, naprawdę dla zdeterminowanych i wytrwałych graczy. Cops and Creams, tryb dla fanów FPS-ów jak CSGO, standardowo, każdy to zna, podkładamy bombę, no i walka terrorystów z antyterrorystami, ale w Minecraftie. Arcade Games. W arkadówkach mamy naprawdę bardzo dużo różnych minigierek, więc można by tu było siedzieć godzinę i je opisywać, ale ogólnie są to krótkie, zabawne, fajne gry do pogrania ze znajomymi. I warto dodać, bardzo duża część pieniędzy na Hypixel idzie do Arcade Games i możecie je wymienić na pieniądze do waszych ulubionych gier. TNT Games. Wyobraźcie sobie Arcade Games tylko, że... ...dla wybuchowych graczy. Build, battle. Wybieramy motyw naszej budowy i następnie z innymi graczami w gigantycznym stresie przez 5 minut budujemy naszą budowlę. W tym przypadku pomarańcze. Następnie oceniamy najdziwniejsze wynaturzenia i nieudane budowle naszych innych budowniczych. A później się okazuje, że najgorsza ze wszystkich prac wygrywa, a ja jestem na miejscu drugim. No ja nie wiem. Pozostało parę pomniejszych trybów oraz najpopularniejszy i największy, czyli Hypixel Skyblock. Ale ten tryb jest tak rozbudowany, tak zaawansowany, że można by na niego poświęcić cały odcinek. Wiedzcie, że jest naprawdę uzależniający, bardzo rozwinięty i ciekawy tryb gry. Dzięki za oglądanie, jeżeli dotarłeś do tego momentu filmu, to zostaw łapkę, zbytnio o to nie proszę, no ale ten jeden raz. No i co, jeżeli jesteś zainteresowany wciąż Hypixel Skyblockiem, to tutaj macie kartę, jak łatwo i szybko zarobić na Skybloku. Był z wami Eric Show, do zobaczenia.